Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do medytacji nad Słowem Bożym, do tej refleksji tak ważnej nad tym źródłem życia, które wypływa ze Słowa Bożego. Niedziela 9 czerwca, to już jest niedziela Zesłania Ducha Świętego. Zamyka ona już okres wielkanocny. Natomiast po niedzieli Zesłania Ducha Świętego rozpocznie się już tak zwany czas zwykły w ciągu roku w liturgii, w Kościele. Wszystkie czytania dotyczą Ducha Świętego i psalm także mówi o Duchu Świętym. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Kim jest ten Duch Święty? Jest trzecią osobą boską. Pochodzi od Ojca i Syna. Jest tą miłością łączącą Ojca i Syna. Jest tym tchnieniem miłości Ojca i Syna. Tym duchem, który ożywia. Pan Jezus nazywa go w Ewangelii parakletem, czyli pocieszycielem, obrońcą. Więc jest tym, który przychodzi od Ojca i Syna, aby się za nami wstawiać, aby nas bronić, by nam pomagać, by nas prowadzić, by nas uświęcać, by nas napełniać swoimi darami. Pierwsze czytanie pokazuje go również w symbolach ognia, wichru. Jest również ukazany w symbolu wody. Te wszystkie elementy są konieczne dla człowieka do życia. Bez wiatru, bez powietrza, bez tlenu nie da się żyć, a więc bez działania Ducha Świętego nie ma życia w nas prawdziwie głębokiego, duchowego. Bez wody nie da się żyć, jest ona konieczna do życia. Duch Święty jest właśnie tym źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Bez ognia nie da się żyć. On daje ciepło, on ludzi brata we wspólnotę, budzi radość, jest takim światłem, spala to, co jest tak łatwopalne, ale i oczyszcza w ten sposób. Duch Święty daje zdolność mówienia różnymi językami. Istnieje tak zwana glosolalia, czyli mówienie różnymi językami. Duch Święty daje nam to światło potrzebne do zrozumienia Bożej prawdy, tej prawdy, którą głosił Jezus. Pan Jezus sam powie, kiedy Duch Święty przyjdzie, On was wszystkiego nauczy. On będzie dawał świadectwo o mnie i wy napełnieni Duchem Świętym będziecie o mnie dawali świadectwo. Duch Święty nie daje nowego objawienia, ale daje światło i poznanie tego, co głosił Jezus. Czyli daje poznanie Bożej prawdy głoszonej wcześniej przez Chrystusa, czy też już w Starym Testamencie. Jednocześnie On nam przypomina to wszystko. I mówi Pan Jezus w Ewangelii, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To będzie Jego zadanie. Kościół na przestrzeni wieków poprzez urząd nauczycielski, czyli papieża i biskupów zgromadzonych uroczyście na soborze, czy też rozproszonych, ale zjednoczonych z papieżem w Duchu Świętym, zawsze wyjaśniają tylko tę jedną prawdę, którą przyniósł Jezus, a Duch Święty im pomaga głębiej zrozumieć i przekazywać językiem zrozumiałym dla dobra wszystkich ludzi, szczególnie wierzących. Święty Paweł też w liście do Rzymian dzisiaj nawiązuje do Ducha Świętego i mówi tak: bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu się podobać nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Duch Święty mieszka w nas od chwili chrztu. To On czyni nasze ciało swoją świątynią. Dlatego święty Paweł powie w innym miejscu, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i że wasze ciała są święte?
A więc kto by zniszczył świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Dlatego też święty Paweł też w tym liście do Rzymian mówi: bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, taka jest straszna konsekwencja. Ale jeżeli przy pomocy ducha będziecie zadawać śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Czyli chrześcijanin to człowiek nowej rzeczywistości już. Człowiek, który żyje nowym już tchnieniem Ducha Świętego. Człowiek, który już swoje życie buduje na wartościach prawdziwie duchowych, moralnych, etycznych. Wartościach, które wzbogacają jego naturę i uświęcają. Jesteśmy świadkami dzisiaj, jak bardzo agresywnie narzuca się ideologie zmierzające do demoralizacji, do zniszczenia, do kultu ciała i to takiego aż perfidnego, do poniżania ludzkiego ciała, do sprowadzania go tylko do przedmiotu, przyjemności użycia, nawet właśnie wbrew rozumowi, nawet rozsądkowi ludzkiemu. Tego jesteśmy świadkami. Nie tylko na Zachodzie, ale i w Polsce. Widzimy, są takie środowiska bardzo mocno opłacane, bardzo mocno finansowane, aby niszczyć, demoralizować, wskazując fałszywie, że jest to wolność. Nie, jest to ogromny upadek, największy upadek człowieka, jaki może się dokonywać. Natomiast święty Paweł mówi, że Duch Święty wydobywa w nas to, co najpiękniejsze z wartości, najwspanialsze cechy. Miłość bezinteresowną, szacunek dla człowieka, dla jego godności, dla świętości małżeństwa, kapłaństwa, każdego powołania, dla godności każdego człowieka jako człowieka i dziecka Bożego zarazem. To Duch Święty inspiruje nas do najbardziej twórczego działania, najbardziej godnego człowieka, najbardziej twórczego. To on wzbogaca umysł, pamięć, wyobraźnię, uczucia, wszystkie emocje uporządkuje. To on właśnie całą naturę człowieka uświęca w wymiarze ducha i ciała. Takie jest działanie Ducha Świętego. Szczególną moc otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania i on uzdalnia nas do tego, abyśmy byli odważnymi, wytrwałymi, mężnymi świadkami Jezusa, świadkami wartości, świadkami Kościoła. Stąd winniśmy się cieszyć, że należymy do Chrystusa i Jego Kościoła, że Duch Święty jest z nami i w nas i nas inspiruje. Nie wyłącza, ale inspiruje do takiego twórczego działania. Właśnie z takiego działania Ducha Świętego i połączenia ludzkich przymiotów natury dokonuje się wspaniała cywilizacja, godna człowieka. Cywilizacja, która jest ogromną twórczością w służbie i życia, i człowieka, i godności człowieka, małżeństwa, rodziny, wspólnot narodowych. Tak, Duch Święty brata ludzi, jednoczy, po prostu czyni z nich wspólnotę ludzi wzajemnie miłujących się i odpowiedzialnych za siebie i za innych i za świat. Takie jest działanie Ducha Świętego. Dlatego dla nas ludzi wierzących najpiękniejszym wydarzeniem jest zawsze Eucharystia, bo to jest właśnie tam działanie Ducha Świętego. Tam Duch Święty najpełniej objawia się przez Słowo Boże i przez Eucharystię, gdzie daje nam udział w pełni życia Chrystusa w Jego zwycięstwie i w Jego zmartwychwstaniu. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za przyjęte słowa i zapraszam wszystkich na Eucharystię. Szczęść Boże!